5 miliardów, reszta pójdzie na zmarnowanie. Proszę panią, no, jak pani doskonale wie, roślinki potrzebują ciepła i każdy facet stawia szklarnię, żeby roślinkom było dobrze. Więc jeżeli pani jest ekologiem, powinna pani się modlić, żeby było jak najcieplej, jak najwięcej dwutlenku węgla, bo on znakomicie sprzyja roślinom. Ja rozumiem, że ekolodzy dzielą się na dwie kategorie, na idiotów, którzy w te bzdury wierzą i na cwaniaków, którzy z tego ściągają masę pieniędzy. Innych ekologów nie ma. No wyjątkowo ekscentryczna wypowiedź, muszę powiedzieć, dlatego że no, jeżeli pan uważa, że były główny ekonomista Banku Światowego, Nicholas Stern, który wyliczył, że działania na rzecz ochrony klimatu będą nas kosztować jedynie 1% PKB rocznie światowego, natomiast brak działań może oznaczać 20%. Proszę panią, jeżeli prawda? Się ociepli, to będzie lepiej, a nie gorzej, bo w tej chwili bezrobocie ale będzie poczekajcie spadało, państwo, spadało ponieważ jest cieplej, to nic. Zimą na przykład trwają budowy i dzięki temu szybciej idą inwestycje, no a to jest bardzo korzystne. A ulewy, a powodzie, które to mamy, to dzięki temu się powódź, proszę panią, ja chciałam zapytać panią wobec tego, 50 milionów lat temu stężenie CO2 przewyższało te wartości, które w tej chwili mamy niemal sześciokrotnie i to generalnie idzie tak, że niektórzy ekolodzy stawiają w wątpliwość tezy ekologów, których reprezentuje, jak rozumiem, również pani i mówią przede wszystkim, człowiek nie ma wpływu na środowisko, ponieważ decyduje o tym słońce i to, co się dzieje na słońcu, jeśli chodzi o emisję CO2. Nie zgadza się pani z tym, a poza tym, że mamy do czynienia raczej z globalnym ochłodzeniem. I to jest notowane mniej więcej od 100 lat. Bardzo często słyszy się różnego rodzaju rewelacje, które są dyskutowane na forach naukowych. My możemy, jako laicy, bo wszyscy tutaj jesteśmy laikami, możemy odnieść się do pewnej wiarygodnej platformy dyskusyjnej naukowców, klimatologów i jest to Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu, który dyskutuje wszelkiego rodzaju teorie, po czym raz na 5 lat wydaje taki raport, który rzeczywiście uwzględnia tego rodzaju opinie i kontrpropozycje. Prawda? Dlatego nie mamy powodu tak naprawdę śledzić tego. Czy uważa pani, że to człowiek jednak ma ten zdecydowany wpływ na środowisko? Tak, dlatego że tak powiedziało IPCC. No, ja chciałam pana jeszcze zapytać. Wiara z bandy złodziei to jest oczywiście pani sprawa. Jeszcze raz mówię, ci ludzie chcą nas okraść na bilion dolarów mniej więcej. 1% PKB światowego to są naprawdę setki miliardów. Ale z drugiej strony, no też trudno kwestionować wpływ człowieka na środowisko, no bo przecież wyręby lasu czy kominy, które trują nasze środowisko, to jest niezaprzeczalne. To też na to, żeby lasy wyrosły, powinno być jak najwięcej dwutlenku węgla. Wtedy lasy szybciej rosną. No jeżeli jest za dużo dwutlenku węgla, wtedy wzrost jest szybki, ale roślina jest gorszej jakości. Gorszej jakości. Niestety. To niech pani dlatego, że rośnie za szybko, nie może. Tym osklarni, wie pani, tam. Tak, to już jakieś, o tym mówią, bo tam takie bzdury wygaduje, słyszę takie, to co pani powiedziała, to jeszcze pół biedy. A skąd słyszałem ma pan informację o tym bilionie dolarów? Słyszałem, że pani podała. Pani 1% PKB rocznie, to jest akurat między tyle, przez 10 lat. Otóż wracamy do tematu. Słyszałem większe bzdury, na przykład, że się roztopią lody oceanu lodowatego i zaleje. Ale jest też teoria, że będzie wieczna zmarzlina. Ale nie o to chodzi, ale przecież się wiadomo, roztopiają. Himedesa, czy pan widział Grenlandię? Ale jak się roztopią, proszę panią, to wtedy poziom się nie podniesie ani o jedną milionową milionę. Zależy które. Żadne. Natomiast proszę panią, żadne. Lód jak pływa na Antarktydzie, to sobie na Grenlandię, proszę panią, to był, jak samo nazwa wskazuje, zielony ląd i z całą pewnością nie rosły tam cytryny, dlatego że wikingowie palili tam ogniska, proszę panią. Lat temu 1200. Nieprawda. Na tym 1200 rosły tam cytryny. I nie z powodu tych wikingów. No, są normalne cykle klimatyczne. Wiadomo, że lat temu 400 czy 500 Bałtyk zamarzał, a teraz nie zamarza, bo się rzeczywiście troszkę ociepla. To nie ma nic wspólnego. Czy pan sugeruje, że my mamy zamiast z globalnym ociepleniem to do czynienia z globalnym biznesem? Oczywiście. Jest to, pan Al Gore ma rocznie, o ile pamiętam, 100 milionów dolarów z tytułem handlu tymi nadwyżkami CO. 100 milionów miał w 2007, kiedy kończył swoją karierę jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, miał 2 miliony, a te 100 milionów według Fast Company, to jest taka organizacja w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że to jest właśnie z inwestycji w ekologicznych zielonych. To jest sposób bandyta z zimną krwią oszukuje ludzi, żeby tylko dali mu ten 1%. 1% PKB światowego to jest naprawdę ogromna
sumę. Pani sobie zdaje sprawę, że pani jest pachołkiem, złodziei i bandytów. Proszę pana, huragan Katrina, który jest związany ze zmianami klimatu w Stanach Zjednoczonych, kosztował 110 miliardów. Ale nie było? Intensywność huraganów wzrosła i naukowcy wiążą to ze zmianami klimatu. Dobrze, to weźmy Amerykanów, żeby już nie mówić o nas. Amerykanie o 17% do 2020 roku mają mniej, jeśli wszystko pójdzie dobrze i przyjęta zostanie ta nowa ustawa, emitować CO2. Jeżeli wszystko pójdzie źle, dlaczego pani od razu używa terminologii tej pani? Ja nie używam terminologii, tylko jeśli ustawa zostanie przyjęta, używam takiego skrótu myślowego. A to już pan ocenia. Dobrze. Czy pan się czuje w defensywie? Nie. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, bardzo przepraszam. W każdym razie pan się nie musi absolutnie czuć w defensywie. Natomiast o 30%, o 83% mniej niż teraz, do połowy stulecia. I teraz tak, z jednej strony na papierze, Amerykanie, którzy skłonni są i lubią bronić środowisko naturalne i występować w obronie, chronić środowisko, to wygląda to bardzo ładnie, żeby nie użyć słowa dobrze. Natomiast ile to będzie kosztowało przeciętną amerykańską rodzinę? Amerykanie liczą, że bardzo dużo pójdzie na przykład. Proszę bardzo, dom jest nieenergooszczędny, czy jest nieekologiczny, proszę wymienić to i tamto, już nie mówiąc o uprawach, które mają być ekologiczne, innych rzeczach. Dziękuję za to pytanie, dlatego że